Cześć, z tej strony Talip i mam dla was kolejny odcinek Wiedźmina. Po pierwsze, wróćmy do gry, a ja w trakcie drogi tutaj do naszego hrabiego Dijkstry, bo tam mamy się udać, opowiem wam, co się działo w ostatnim, jeżeli go nie widzieliście. Mianowicie, puściliśmy z dymem całą siedzibę łowców czarownic. Moment, poczekajcie sobie, grę przyciszę. Okej, i teraz mamy uciec stąd, tylko jeszcze nie wiem jak, nie mam pomysłu na to. Da się tutaj wejść? Nie da się wejść tędy. Pomyślmy, jakby tutaj uciec. Nie, te drzwi się powinny otworzyć. No ale co jest? Że się nie uruchamia. No nie wiem, nie wiem. A tamte? A, dobra, tutaj możemy Ardem uderzyć. Okej. Hola, pan Reuben prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. No niestety. Co? Nic. Już idziemy. Pokażą, jak płonie ten... Te koszary płoną w sumie. Ach, pięknie. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii? Pięknie. A, nie zdążyłem zrobić screena, kurde. Staniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. No bardzo, no. Nie da się inaczej wytłumaczyć tego. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengu. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nie. No właśnie, kurde, tyle się narobiłem, gościu. No właśnie. Tylko tyle masz do powiedzenia. Jakieś błyskotliwe zakończenie naszej obecnej znajomości? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamany. Aż się boję. Kto kogo? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. No właśnie. A, niech nie historyzuje, bo to... Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem. No właśnie. Coś za coś. Żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunek. Mów, gdzie jest jaskier. Groźba? Wręcz przeciwnie, pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda, mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z jaskrem. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak... Nie no, czy to kolejny będzie taki przegadany odcinek, że ja nie będę miał czasu mówić? Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Właśnie, skąd ty to wiesz, gościu? Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? No, ale szczególnie, że nie jest górnolotny. Wiesz. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Ej, mi się wydaje, że on po prostu blefował i tak naprawdę to nie wie, kto to zrobił. Uuu, 15 level, okej. Okay. Rzućmy na okiem na rozwój postaci. O właśnie, tutaj nam się odblokowało coś. Zastanawiam się, czy tutaj w Gwent zainwestować, czy w akcji. To jest pytanie. Trzymać aktywną tarczę, ale zużywanie i zablokowane ataki zużywają wytrzymałość. Okej. Okay. Nawiają żywotność. No nie wiem, tak się zastanawiam. Co by tutaj zainwestować, bo... Tutaj pierwszy poziom odbijania strzał to mi wystarczy. Była to nad wyraz przydatne, ale tak, to chyba nie. Średnia regeneracja żywotności na sekundę poza walką. Aha. Kontrola gniewu. A ja nie korzystam z tych ataków z adrenaliną w ogóle. Nie wiem, o co chodzi.
techniki szkoły Gryfa. Aha, okej. Okay. Nie, to na razie sobie zostawię to. Bo nie mam jeszcze ekwipunku szkoły Gryfa. O, jak pięknie to wygląda. Nic nie widzę. Rezi mnie to słońce. 90 koron tylko mi zapłacił. Skąpiec. W sumie ktoś mu podpieprzył 20 ton złota, więc... Uważaj! Dawaj, dawaj, Geralt. Hopaj. No kuźwa, no nie widzę jak biegnę, aż zrobię screena, powiem wam. Tragedia, po prostu tragedia. A, jeszcze tyle syna spotkania. Okej, świętą księgę mam zostawić, tylko mam pytanie, że... O, Zoltan, cześć Zoltan. Co tam słychać? Pogadajmy. Zoltan? A, dobra. Na razie nie będziemy dupy mu zawracać. Myślałem, że jest jakaś opcja handlu z nim, czy czegoś takiego. W sumie to na razie... A nie, przecież przepraszam. Figunek, ja tutaj poznajdowałem parę rzeczy. To już widziałem. O, tą kuszę sobie mogę teraz wyekwipować. Ale ten miecz... O, łowców czarownic. Porównajmy go z tym. Zatrucie, no aby 5 do ataku daje. Ale ten fajnie wygląda, no. Tak się zastanawiam, tak myślę. No dobra. Już wymienię. Trzeba by jeszcze teraz znaleźć jakiegoś miecznika. Okej, ja tutaj mam przyjść, tak? Od złego ucha. Umówione miejsce i zostaw świetną księgę. Co ty tak hałasujesz? To chyba skrytka, o której była mowa. Tak. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na Zamurzu przed północą. Okej, tutaj możemy coś poszukać. Czekaj, tu jest jeszcze druga skrzyneczka. Len. No weźmy sobie. metrów, można tu konika wezwać? Chodź, koniku. Przecież nie będę biegał z butek jakiś plebs, mam konia swojego. A, oczywiście nie mogę galopować. Znaczy cwałować, przepraszam. Uciekaj, pani prostytutko, stąd. Jak ja tu kopytkuję. Moją płotką i mam nowe nilfgaardzkie siodło. No jeszcze przydałyby mi się nilfgaardzkie klapy. Dla konia i Yuki. Wieśniak. No nie. Jadę sobie i pierwsze co słyszę, wieśniak. Tutaj. Trzeba by poeksplorować trochę. Nabić jakiś level albo dwa, może trzy. No, trochę tych misji pobocznych się zebrało, tak samo jak i zleceń. Ha, nie jestem mainstreamowy. Przejadę sobie obok mostku. Hopej. O, niziołek. Mogę porozmawiać z niziołkiem? Jeszcze w tej grze niziołka chyba nie widziałem. Już tu był, przed chwilą. Ajajajajajaj. Dobra. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. A po co ja się będę chował? Na środku domu sobie pomedytuję. Albo... Czekaj. Ja sobie jeszcze zrobię tak może. Alchemia. Zobaczmy, czy coś możemy wytworzyć nowego. Niestety nie. A przydałyby mi się jakieś petardy nowe. Jakieś piemnita czarcia purchawa. Ja nie mam zwykłej czarci purchawy. Oj. Ulepszona ale przeciwko drakonidom. A trzeba mieć zwykły jeszcze, a ja nie mam. Tutaj też nie mam ulepszonego. Nawet, oj. Gro, dlaczego ty mi to robisz? A, ja mam się ukryć. Gdzie mam się ukryć? W tej chałupie? Jest szafa jakaś? Nad drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. No, nie powiem.
A, okej, okay, jeszcze muszę sobie poczekać godzinkę. Okej, okay, dobra. Cutscenka się odpaliła. I zobaczymy, kim jest ten szpieg. Triss, serio? Triss, skąd wiedziałaś, że... A, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Nie powiem czego. Idzie, schowaj się. A, to czyli nie Triss była tym szpiegiem. Jakiś ciul tutaj jest. A, teraz Geralt może zrobić tak, myk, drzwi się zamkną. Menge? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteś, ale wpadliście właśnie w gówno, po szyję. No, chyba nie wiesz, o czym mówisz, gościu. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Uj, teraz tak z liścia mu. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. O, troszeczkę po jądrach prądu. Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. O, no w sumie... Nie, no poprosimy ją, żeby przestała. Triss, przestań. Najpierw niech... Proszę. Nie, nie można przesadzać. Będziesz mówić? Zależy od pytania. Gdzie Menge ukluska? No, od tego zacznijmy. Nie, nie mam pojęcia. Zdajesz sobie sprawę, że wystarczy jedno moje słowo, żebyś znów wył z bólu? Tak, a mimo to powiedziałem, że nic nie wiem. Nie daję wam co do myśli. Ja bym jeszcze go potestował. Mówi prawdę? Na to wygląda. Właśnie, dla kogo pracuję? Z czystej ciekawości, dla kogo pracujesz? Nie powiem! Nie ma mowy! Jesteś pewien? Tak. I czego byś nie zrobiła, wiedźmo? Tego jednego nie zdradzę. No... Nie macie eliksiru żadnego, czy co? Kurde. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią we łbie? No raczej nie we łbie, tylko po jądrach. Płocki? Nie wierzę. Do rzeczy, no. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej... No, bo z tym może być już problem. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Dobra. Nic na razie się nie dowiedzieliśmy. Ciekawego. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Nie no, wyczyść mu pamięć. Nie będziemy go zabijać. Wyczyść mu pamięć. Ale... Pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Mam tylko pytanie, ile mu wyczyściła. Wszystko, czy tylko kawałek? A, pokazałaś dziś pazur. Pokazałaś dziś pazur. Tak to widzisz? Ja bym to ujęła inaczej. Pokazałam, że niewiele się od tych skurwysynów różni. Nie, no nie jest tak źle. Załatwmy, co mamy załatwić i chodźmy stąd. Chcę wrócić do domu, umyć się i upić. Może cię odprowadzę? Może cię odprowadzę. Nie dziś, Geralt. A może jednak byś się tak dała namówić? Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać.
Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. No dobra. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł. Jak... No właśnie, bo ten jaskier jest nam potrzebny, bo nie możemy dalej, kurde, popchnąć fabuły. Z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Menge. No tak, no trzeba by się przebrać za Menge. Jaki problem? Menge nie żyje. Potrzebny jest nam Doppler. Wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego. No trzeba tu dogarnąć. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. No, zobaczymy. A kiedy do Tris będziemy mogli się udać? Żadnego questa? Nic? A, jest. Z Priscillą możemy porozmawiać. No to chyba tak zrobimy. A, nowe zadanie. Zobaczymy, z czym ono się wiąże. A może zajęlibyśmy się tym juniorem? To jest misja taka jakby niby poboczna. A, okej, tutaj po nitce do kłębka jeszcze, czarna perła. Nie wiem, tak się zastanawiam. To troszeczkę mamy tutaj do roboty, ale nie, tak jak mówię, misje poboczne będą robione na live'ach. Potwory... Mamy co najmniej cztery, które, na które możemy już zapolować. Zapolować, matko, naprawdę, ja już za dużo mówię. I czy co, zajmijmy się tą misją z juniorem. Aha, na ring należący do juniora, odszukaj kryjówkę. A, dobra, włączyło mi się inaczej zadanie. Juniora chcemy dorwać. Kasyno, czy to? Co jest najbliżej? Kasyno jest najbliżej. To udajemy się do tego kasyna. Gdzie ono jest? Ono jest chyba w mieście gdzieś. Pewnie, tak? Tutaj. Najlepiej to byłoby się na rynek teleportować. Dobra, tutaj mamy taki słup na rozdrożu. Okej, dobra, przenieśmy się tutaj na rynek, choć brama południowa, nie, do bramy południowej możemy się przenieść, będzie bliżej. Chodźcie, chodźcie, poszukamy tego skurwiela juniora. A cóż to tutaj takiego? Bandyta. Bandyterki się zachciało. Znowu nie zachciałem. Dobra, kłęd sobie walniemy. Finite. Dwóch naraz. Bumsz. Dekapitacja? A jednak nie, szkoda. A już myślałem, że mu głowę utniemy. Suszona ryba. Kuźwa dla jednej korony. Serio. A, i właśnie, jeszcze ekwipunek, inaczej sobie zrobimy do użytku. Matko, ile ja tych śmieci tutaj mam. Muszę się wyzbyć tego gunwa całego. Wymienimy sobie tak. Teraz sobie jaskółk wymienimy na to. I tutaj może byśmy puszczyka wzięli na dół sobie. Może jakiegoś kupca byśmy spotkali, ja bym się u niego wypieniężył. Czy dopieniężył, bo muszę się wyzbyć tego gunwa całego. Tutaj jest kupiec jakiś. O, panie, ty handlujesz takim gównem. Chodź, lichwiarzu. Witam. A skąd wiesz, że w ogóle pod... Każdy podszedł. Dobra. Pokaż swoje towary. Pokaż. No, mało masz tej kasy, gościu. Ile to waży? Pewnie dużo. 8. No dobra. Jestem pewien, że... Nie. Ja z tobą nie będę rozmawiał. Bywaj. Podobno ludzie z podwiera dostali się do zgniłego gajzu.
Aha, tutaj mamy kasyno należące do niego. Nie miejsce dla takich jak ty. Jakie mordy mają? A, bo to są te maski. Wszyscy zagrać, zabawić się. Będę się musiałem poprawić tutaj. O, dobrze, że mamy akcji na wysokim poziomie. A ja myślę, że jednak mnie wpuścisz. Zapraszam do środka. A ty życz mi powodzenia. Powodzenia przy... Jak ich po prostu tutaj czaruję. Dobra, okej. Okay. Muszę się tylko odejść. Mam zagrać w karty z kimi? Z nimi? Nie masz już pieniędzy. Mogę. A oni są wyżej wszyscy. Zostawcie mnie. Jeszcze jedno słowo i zabiorę cię na górę. O, co się dzieje? Tej na górę chcą go zabierać. Czy ja ze wszystkim mam grać? Karty? Mutant? Co tu kurwa robi wiedźmin? Gra w karty. Widzisz tu jakiegoś topielca, czy innego pizdogona? Nie, widzę ciebie, takiego przyklasta. Ani śladu, dlatego możemy w spokoju zagrać w karty. Cwaniak. Pewnie, że możemy zagrać, jeśli tylko masz mamę. Na pytanie, ile trzeba postawić. Fistechu? Tutaj jest najlepszy fistech w mieście. Mam ochotę tylko na grę. No, zagrajmy. Nie. Nie. Skoro nalegasz. Zaś czuję, że cię dzisiaj opierdolę jak ta lala. No nie, nie mówcie, że ja z trzema gośćmi mam zagrać. Co to mam nowego dowódcę mam? No nie, tutaj z tego mam zmień dowódcę, a nie. Przecież tego miałem ostatnio. Foldesta zdobywcy chyba. A nie, to cały czas. No dobra, gramy. Nic nie będziemy zmieniać na razie. Wymienimy sobie tą mgłę. Tego sobie wymienimy. No nie za specjalnie. Aha, on ma cesarstwo. No to dobrze, ja też tak ustawię. Zwiększył mu dwukrotnie. No, albo nie, ja sobie wezmę tutaj Shile. Ojej, co ty robisz, gościu? Ja mam 7. Dobra, też wezmę łucznika. No dobrze, stawiaj tak. Chyba pora na mróz. No właśnie, całe szczęście. No nie, szpiega. Ale ja nie mam szpiega teraz. Ale się wdupiłem. No nie, kolejne dwie karty sobie dobierze. Serio? Ja spasuję na razie. Fringille jeszcze ma teraz. No nie pykło. No ma za mocną talię. No nie. Jeszcze Leto sobie postawił. No nie, moja gra jest bez sensu. Ja nie mam takich kart. No ja sobie zrobię tak i co z tego? Zrobię sobie tak. I wygram jedną rundę. Mam dwie karty, w tym jedną pogodową. Bez sensu. No okej, mam, no super, mam tyle kart, że mogę zaszaleć. No nie. On jedną kartą rozwala, a dwie moje. O matko, no to chociaż zrobię tak. Użyję zdolności specjalnej. A, i to nie zabiera tym kartom 10, okej. Super.
I co mu dał cesarz? Chyba nic. No dobra, użyjmy tej karty, no nic się nie zmieni już. Bez sensu. Dobra, okej, ale ja mam z nimi wszystkimi wygrać, tylko zagrać. Zdobyłeś, braciszku, ale jak wrócisz z pieniędzmi, dam ci jeszcze jedną szansę. Aha, czyli ja mam wszystkich ograć. No dobra, wypieniesz mi się jeszcze. Kurna. Czego ta nierzenica to stoi? Karta ci idzie. No, chcę z nim zagrać, no. Kochanie, dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. No nie sądzę. Trzeba się przysiąść? Nigdy cię tu nie widziałem. No ja też cię nie widziałem, bo jest nut pierwszy raz. Chłe, chłe, chłe. Najwyraźniej nie wiesz, kim jestem i próbujesz cwaniakować, a my tu... Dobra, dobra, nie przesadzaj. W ogóle wiesz o tym miejscu? Powiedz mi, gdzie jest właściciel. Muszę z nim pogadać. Widzisz, Junior to mój przyjaciel. I wiesz, co mi dzisiaj powiedział? Jak ktoś będzie za mną węszył, to niech przestanie węszyć. Raz na zawsze. Aha, czyli sobie powalczymy. O, matka, 12 kufak. Dobra. Fuck, muszę troszeczkę się poruszać tutaj. Dobra. Matko, ja nie lubię w takich miejscach walczyć, jest po prostu tragedia. Fuck, dealer. Fistechu pewnie. O, dobra, mogę uciec na górę jeszcze jak coś. Fajnie, fajnie, już coraz mniej ich zostało. Jakie klątwy, to tylko znaki proste. Dobra. Dobra, szybki cios. Teraz zobaczymy, czy ten się nie zabuguje. No przyjdziesz tu do mnie, czy nie? To ja podejdę do ciebie. No, a, fajnie, że przeniknął. Gościu na pół skończył. No, ale zobaczcie, że jest kinia, bo powinienem móc im zabrać na przykład karty, jak tak leżą sobie i odpoczywają. Wykonałem tych zbirów, no i co? No i jestem tutaj. A, jeszcze tutaj jest dwóch. O, dwóch można nawet, wow. Jestem w szoku, że można dwóch naraz. O, no właśnie, tak tu się kończy możliwość ucieczki przed przeciwnikiem. I ciężki cios. O matko, dobra. Naładujmy Quen. I dwóch naraz? Myślałem, że da się dwóch naraz uderzyć teraz. Dobra. No, Geralt, dlaczego ty mi to robisz? Dobra. Ciężko się walczy troszeczkę na schodach. Ale okej. O, dobra. O, matko, coś mi się już żelazo psuje. Dobra, tylko też mogę jechać po kolei. W końcu mu się nie uda słonić. Floreny, lista dłużników, to sobie wezmę, może się przydać. Okej, o, tutaj jest jakaś skrzyneczka wesoła. Ciekawe, czy coś w niej znajdę. O, kopnąłem myszkę, okej. Floreny? Dziwne. Nie wiem, co to jest ta waluta, gdzie jest stosowana. Może w Oxenfurcie. Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? No, żyjesz, gościu? Ci pomogę. Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Nie, no jasne. Kim jesteś? Jak się nazywasz? Rico. Rico Meyersdorf. Co tutaj robisz? A jak myślisz? O, dowcipnisz, kurde. Skatowali go ludzie. Dobra, już nie cwaniakuję.
Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpiclem Bedlama. A jesteś? A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? A skurwiel skumał się z Eredańczykami, nie rozumiem dokładnie o co chodzi, ale trzyma z nim. O, czyli będzie się czuł mocny w uszach. Kurde. No dobra, uciekaj. Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. No, pewnie tak. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykiem. No właśnie, już nie byłby taki, kurde, mądry. No dobra. Siarkę, mamy tutaj kawałek drewna, też się może przydać. O, tutaj jest skrzyneczka jakaś większa. Kuźwa, butelka wody. Ja myślałem, że tu będzie miał jakieś schematy w tej swojej kryjówce czy coś. Dona Ring. No, z Dijkstrą porozmawiam. Może w następnym odcinku. Bo będziemy kontynuować wątek Juniora. A, tutaj jeszcze ktoś jest. Dwóch ich jest, no dobra. O dobra, a, bo on ma, to jest jego obrona. Jaką może przyjąć na siebie? Ładnie, dekapitacja poszła. A teraz będę tylko mocnymi ciosami uderzał. No dobra, tutaj raczej nic nie znajdę ciekawego, wychodzę. Tutaj jeszcze dwóch? A nie, okej, dobra, w takim wypadku ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę w górę, a także możecie mnie znaleźć na Instagramie i Facebooku, linki są standardowo w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!